Moi drodzy, właśnie wyruszyłem na poszukiwania. Muszę kupić teraz nowy aparat telefoniczny, stacjonarny, który będę mógł wykorzystywać zarówno jako rekwizyt, jak i do rozmów prywatnych. Jak to jest z tym skuterem, że stary, rozumiem sytuację, skuter jest zabudowany cały, no nie? I niby, kurwa, ten co kieruje tym skuterem, to jedzie niby zabudowany, czyli tak połowie jak w aucie, tylko że nie ma drzwi. Ale za tym skuterem, za tym z tyłu jest miejsce dla tego pasażera. I co, on się do tego plastiku tam przytula? Wiesz? Normalnie tam głową w szybę, tam nosem, wiesz o co chodzi, patrzy na tego co kieruje. Czy pamiętacie ten motyw, jak to było dawniej z rowerami górskimi, jak wchodziły rowery górskie, no bo jak byłem małolatem, to miałem rower, ale miałem pelikana czy coś tam takiego, wiesz, takiego, jakiegoś kormorana, chuj wie jak to się nazywało, takie coś z dłuższym siodełkiem. I potem dostałem pierwszy rower z przerzutkami. I te przerzutki, jak ktoś nowy na osiedlu miał rower z przerzutkami, rower górski, górala tak zwanego, wiesz o co, górala ktoś miał, potem z rogami wchodziły, wiesz. Tam były te przerzutki takie SIS, co takie tak trt, trt, to się zmieniało. I ile przerzutek kto miał, ten był lepszy, nie? No i tam się liczyło, że jak masz na przykład 3 z przodu i 7 z tyłu, to 3 razy 7 to jest 21 przełożeń goś ma. Wiesz o co chodzi, dobry góral, 21 przełożeń, nie? Jak ktoś miał tylko jedno z przodu, a 5 z tyłu, to miał tylko 5, nie? No to kurwa. Chłopie, no to przejebane, no to 16 razy był gorszy, kurwa, od tego chłopa, co miał 21, nie? Nie, no jakie 16 razy? No 5 razy 16, no to żebym policzył teraz, kurwa, 500... A chuj, nieważne, matematyka nigdy nie łamuje mocną stroną. Grałem w tym zespole na skrzypcach kiedyś, ale... Zbyt małe zarobki. Jest taki, ale chyba trochę za mało charakterystyczny, bo ma klawiaturę jakąś dziwną, podwójną. Ale poszukamy zaraz następnego. Tam są takie szczotki. Ja zastanawiam się, czy to nie są takie arystokratyczne szczotki do arystokratycznego szczenia sobie pleców, wiesz. Tam jakaś baba siedziała na przykład w wannie i tam jakiś typ normalnie i tam szorował, wiesz, po plecach. Ja wiecie, jaki jest problem? Podstawowy problem jest taki, że nie ma, był tylko jeden telefon, ten taki biały. A on był jakiś dziwny, chciałem go brać. I problem jest teraz taki, że no nie wiem, albo kurwa ja muszę po prostu wziąć telefony stacjonarne i się rozłożyć z nimi, zrobić biznes. Ale to jest dziwne, że pod handlem targowym jest tylko jeden stacjonarny telefon. Gdzieś, byku? Jaka kurwa technologia? Żałuję, że wziąłem kawę z mlekiem roślinnym, tak jak ty. Angela jest uczulona na laktozę i problem jest taki, że wzięła sobie kawę z mlekiem bez laktozy. Pan oczywiście zapytał, czy ja też taką z mlekiem roślinnym, więc oczywiście chciałem być taki kurwa fancy, trendy, wiesz o co chodzi? Tak trochę po wegańsku mówię, pewnie, z roślinnym, a teraz tego kurwa gówna nie mogę wypić. I wiatr telepie tym aparatem tak, że wygląda to tak, dlatego będę bujał, prawdopodobnie trzymając go w ręce, ale będzie troszkę lepiej. I problematyka, stary, tego budowania sylwetki jest taka, że jak już mówiłem, większość osób wraca do punktu wyjścia. Tylko że bardzo dużo, 75% albo 80% sobie z tego nie zdaje sprawy. Stary, prędzej czy później i tak wrócisz i będziesz małym człowiekiem. Będziesz z powrotem człowiekiem, który takim, jakim uwarunkował cię twój gen. Z tego względu, że organizm się ciągle przystosowuje. Tutaj w ogóle bardzo fajny pan pracuje, który mnie poznał. Serdecznie go pozdrawiam, jeżeli będzie to oglądał. Pan ma kanał z winami, niestety jeszcze nie wiem jaki, ale dam go w opisie, jak go znajdę. Nie chciałem się pytać, znajdę go. Ma 8 koła subów, wiesz o co chodzi? Depcze mi po piętach. Ale bardzo miły pan, bardzo fajna obsługa w ogóle. I pan nas powiedział, że nas zabierze gdzieś tam na spacer, żeby nam pokazać jakąś tutaj fajną miejscówkę, fajny widok. Natomiast wracając do tematu, nie wiem czy w ogóle z takiego bliska będzie widać, no, ale nieważne. Mordo, każdy wróci do punktu wyjścia, z tego względu, że niezależnie od tego, czy robisz w tym momencie cykl masowy, czy jesteś na bombie, czy robisz cykl redukcyjny i nie jesteś na bombie, suma summarum jesteś jakoś tam uwarunkowany genetycznie, tak? Czyli gdybyś nie ćwiczył, gdybyś był normalnie żyjącym człowiekiem, gdzieś tam byś czasem podbiegł na autobus, czasem byś wyszedł z psem na spacer i tak dalej, miałbyś średnią aktywność fizyczną, to prawdopodobnie byłbyś typem, który miałby jakiś określony typ budowy, czyli albo byłbyś osobą na przykład dość szczupłą, o określonej wadze, niezależnie od tego, czy byś jadł czasem więcej, czy czasem mniej, raczej ta waga by się trzymała cały czas w takich mniej więcej jednych, w stabilnych widełkach. I do tego właśnie organizm ciągle będzie dążył, czyli do tej homeostazy. Dlaczego? Dlatego, że
ćwiczenie powoduje, że organizm adaptuje się do podnoszenia dużych ciężarów, trening siłowy, tak w skrócie. Czyli rosną nam mięśnie, bo chcemy przerzucać coraz większe obciążenia i obciążamy te mięśnie, więc rosną, żeby było im lżej. Organizm dzięki temu przystosowuje się, adaptuje do nowej sytuacji. Ale jeżeli, mordo, przestaniesz trzymać dietę, zejdziesz z bomby i przestaniesz ćwiczyć, organizm będzie dążył do homeostazy, czyli do warunków dla niego najbardziej efektywnych, do warunków dla niego najbardziej sprzyjających. A nie jest sytuacją naturalną dla organizmu, że człowiek jest dopierdolonym grubym knurem. Z tego względu, wiesz, 8% tłuszczu, 115 kg, chłopiec tu cięty w kurwę, wiesz, na hormonie. To nie jest naturalne, bo organizmowi nie jest to do niczego potrzebne. Do przeżycia nie są mu potrzebne duże mięśnie. Do przeżycia potrzebne mu jest stabilne gospodarowanie energią, bycie człowiekiem zwinnym, kumatym, kurwa, wiesz, o co chodzi. Tam jest dużo wiele, jest bardzo wiele innych aspektów, które decydują o tym, że człowiek przeżyje. Organizm dąży do tego podświadomie, świadomie, nie wiem jak to nazwać, z natury może inaczej, do tego, żeby przeżyć. Dlatego jak byłeś takim nabitym knurem na niskiej ilości tkanki tłuszczowej, bo siedziałeś na hormonie, na ciężkiej bombie, ćwiczyłeś parę lat, a potem przestaniesz, nie będziesz tak już trzymał diety, będzie ta kaloryczność w miarę trochę stosunkowo mniejsza, jakość tego jedzenia będzie gorsza, to wrócisz do punktu wyjścia, będziesz wracał powoli do punktu wyjścia, czyli organizm będzie się starał znowu zrobić z ciebie normalnego, zwykłego typa, który będzie zdolny do przeżycia, czyli będzie się starał stworzyć z ciebie organizm, który będzie mniej wydatkował na przykład energii na... mniej potrzebował kalorii na utrzymanie stanu twojego na przykład umięśnienia. Wszyscy zatem, mordo, wrócimy do punktu wyjścia. To się raczej nie zmieni. Prędzej czy później każdy będzie wyglądał gorzej niż podczas bycia, że tak powiem, w formie, jeżeli cały czas ćwiczy i cały czas trzyma dietę. Ale nie zawsze w życiu da się cały czas ćwiczyć i cały czas trzymać dietę. Dlatego trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nie zawsze będzie dobrze. I nie ma co świrować, że kurwa, schudłem kilogram, schudłem 2 kilogramy, człowieku, ja pierdolę, goś załamany, wiesz co jest? Nie. Jesteś jaki jesteś, stary, możesz być troszeczkę lepszy, troszeczkę gorszy, ale zawsze jesteś sobą i najważniejsze jest to, co masz w sobie, co masz w głowie i w sercu. Dlatego też nie ma co się przejmować też aż nad to swoją sylwetką, bo wiemy, że kulturystyka, ogólnie budowanie swojej sylwetki jest sportem trochę narcystycznym. Ludzie się przeglądają dużo w lustrze, patrzą na swój wygląd zewnętrzny. W lustrze nie widać wnętrza, w lustrze nie widać tego, jaki człowiek jest naprawdę. A nad tym czasem trzeba się skupić bardziej niż nad tym, jak wyglądamy z zewnątrz. Dlatego polecam niektórym dojście do przemyślenia tego i dojście do takich wniosków, że nie zawsze będziemy dopierdolonymi chamami, ale to nie zmienia tego, kim jesteśmy. I pozdrawiam po prostu ludzi, którzy walczą ze swoją sylwetką, z budowaniem swojej sylwetki, z głową, uśmiechem na ustach i wolną duszą, bo to jest bardzo ważne w tym temacie. Jeżeli ktoś to robi na siłę i cały czas, jak spadnie mu 1,5 kg wagi i się tym mega stresuje, jest kurwa załamany, bo wiesz, to do niczego nie prowadzi, to jest błędne koło. Trzeba mierzyć siły na zamiary, wiedzieć na ile cię stać, wiedzieć o tym, że czasem może być gorzej, czasem lepiej, ale że w suma sumarum jesteś zdolny do tego, żeby zawsze ten stan polepszyć, jak tylko miesz miał więcej czasu, więcej energii, więcej motywacji. I do tego dążymy, mordo. Czy jesteś większy, czy gorszy, zawsze jesteś sobą. I skup się na tym, żeby zawsze być kurwa kotem. Umysłowym, wewnętrznym, kulturalnym. Wiesz o co chodzi. Kawa dla dżentelmena, mordo, i jedziemy. Nie? A, pas jednak. Syn, ale i tak. Nie. Dzięki. O kurde. A robi robotę straszną. Moi drodzy, jesteśmy chyba w najwyższym punkcie w zamku w Przegorzałach w tym momencie, gdzie się da wyjść. No widok jest sztos, naprawdę sztos. Powyżej już jest tylko stary piorunochon, wiesz co chodzi.